Istnieją ludzie znani jako Zoanthropes, którzy mają zdolności przekształcania się w zwierzęce hybrydy według własnej woli. Tylon, biokorporacja, eksperymentuje na Zoanthropach, próbując przekształcić je w broń wojskową. Wielonarodowa organizacja wykorzystuje swoje twory jako zaawansowane oddziały w globalnych inwazjach wojskowych. Yo, Tunero, witam was w materiale, w którym chciałbym wam przybliżyć pewną perełkę, co prawda już zapomnianą grę mojego dzieciństwa, w którą długo się zagrywałem. Kto wie, może kiedyś ruszą prace nad jakąś odświeżoną wersją, odświeżeniem serii. No ale no, w dzisiejszym materiale omówię wam bijatykę na PlayStation 1 Bloody Roar. Zapraszam do oglądania. Krótko o samej grze. Gra jest to oczywiście bijatyka. Kto by się spodziewał, że będę komentował właśnie, czy też omawiał bijatykę. No cóż, no, chciałbym zbliżyć ludzi do tego gatunku, troszeczkę ich zainteresować tym właśnie gatunkiem. Czy mi to wyjdzie? Zobaczymy. Ta szpila oczywiście jest na PSX-a, ale nie tylko, bo pierwsze wydanie tej gry było na automaty w 1997 roku pod nazwą Beast Racer od Rising, ale porcik na PSX-a zmienia nazwę na Bloody Roar. Oczywiście za które odpowiedzialne jest Hudson Soft. Seria została opublikowana przez wiele firm, w tym Activision, Konami i Virgin Interactive. Konami posiada prawa do serii po tym, jak Hudson Soft zostało dosłownie wchłonięte przez poprzednią firmę w 2012 roku. Konami, dziady śmierdzące, odświeżcie tą szpilę, bo uwierzcie mi, warto. Czemu? Bo w tej perełce nie dosyć, że jest to dobra bijatyka, ale również możemy zamieniać się w pół zwierzę, pół człowieka. W grze nazywane jest to Zoanthropes. Ok, jeśli chodzi o postacie, w grze mamy dostępnych 8 bohaterów. Mianowicie Yugo był synem najemnika o imieniu Yuji. Pewnego dnia zostaje poinformowany, że jego ojciec zaginął na wojnie. Yugo zaczyna wątpić w okoliczności śmierci ojca i postanawia sam to zbadać. W tym momencie dowiaduje się, że jest Zoanthropem i że jego ojciec był zamieszany w spisek z międzynarodową korporacją o nazwie Tylon. Aby poznać sekrety Tylona i dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z jego ojcem, wyrusza przeciwko złej firmie. Dołącza do niego stary przyjaciel i brat Yujiego, Gado, włamując się do ukrytego laboratorium w budynku Tylon, w którym znajdują się wiele dużych cylindrów z obiektami testowymi w środku. Yugo nie może znaleźć ojca, a reakcja Gado pozwala mu stwierdzić, że Tylon zabił jego ojca. Przynajmniej teraz znał prawdę o tym, jak zginął jego ojciec. Stojąc na prowizorycznym grobem ojca na szczycie wzgórza, przysięga, że na pewno go pomści. Alice została porwana przez tajemniczą instytucję badawczą, która spiskowała w celu wykorzystania Zoanthropów jako broń bojowa. Jej ukryte moce jako bestii zostały obudzone podczas eksperymentów. Uciekła z instytucji tuż przed praniem mózgu, które uczyniłoby z niej automat bojowy. Dziewczyna o imieniu Uriko, która była z Alice w instytucji, nie zdołała uciec podczas ucieczki. Alice postanowiła walczyć z instytucją, aby uratować Uriko. Z pomocą Mitsuko, matki Uriko, Alice udaje się uratować Uriko i uciec w bezpieczne miejsce. Następnie cała trójka zaczęła wieść szczęśliwe, spokojne życie jako rodzina. Dla Longa zoanthropizm, który jak na ironię został odkryty przez jego ojca naukowca, jest przekleństwem, które przyniosło tylko tragedię jego rodzinie i jego życiu. Krew i bitwy podczas służby jako jeden z najlepszych zabójców korporacji Tylon pozostawiały głębokie rany w stanie psychicznym Longa. Ogarnięty rozpaczą, Long postanowił odciąć się od reszty świata i żyć w izolacji w jaskini głęboko w górach w Chinach. Long nie miał pojęcia, ile czasu minęło, odkąd wszedł do ciemnej jaskini. Jednak w ciemności wciąż starał się odnaleźć spokój umysłu. Coś wciąż poruszało jego duszę. Czy była to moc bestii? Czy podjął złą decyzję? Gado jest legendarnym najemnikiem, znanym ze swoich wielkich osiągnięć w walce. Kiedy jego towarzysz wojenny, Yuji, znika, wkrótce odkrywa, że trop prowadzi do międzynarodowej firmy Tylon. Kiedy dowiaduje się o złu stojącym za korporacją, postanawia pomścić wszystkich zabitych. Jego zemsta kończy się, gdy Gado wysadza w powietrze siedzibę Tylonu. Choć zatrzymany za zbrodnie, dowody przeciwko korporacji pozwalają mu wyjść na wolność. Drogo wspomina swojego przyjaciela i obiecuje walczyć dalej, gdy ponownie wyrusza na pole bitwy. Mitsuko jest zjantropem, która żyła wśród ludzi ze swoją córką Uriko, utrzymując swoje zdolności zjantropa w tajemnicy. Uriko zaczęła wykazywać potencjał dostania się zjantropem i stała się celem organizacji Tylon, która chciała stworzyć własną armię żołnierzy bestii. Uriko zostaje porwana przez organizację w celu przeprowadzenia eksperymentów. Rozwścieczona Mitsuko niestrudzenie ściga Tylona, by uratować córkę i powrócić do spokojnego życia. Greg, a w zasadzie Gregory Jones, jest artystą cyrkowym, który marzy o zostaniu najpopularniejszym żyjącym człowiekiem. Wszystkie jego zwierzęta zostały porwane przez Tylona, a on wyrusza za nimi, by je odzyskać. Młody chłopak Hans, znany pod pseudonimem Fox, jest zabójcą korporacji Tylon. Był dzieckiem ulicy i rozwinął w sobie niepokojące zamiłowanie do krwi i zabijania. Nie lubi swej natury zjantropa, uważając ją za bardzo brzydką formę. Pewnego dnia Fox wyładował swój gniew na grupie ludzi. Kobieta, którą właśnie śmiertelnie zranił, wywołuje jego prawdziwe imię. To była jego matka. Umarła na jego oczach. Fox nie mógł uwierzyć w to, co zrobił. Jego czyny doprowadziły go do szaleństwa, gdy śmiał się w nocy. Tak, to jest facet. Ja też byłem zdziwiony, kiedy się o tym dowiedziałem. Bakuryu jest zabójcą, który współpracuje z korporacją Tylon. Wszystko, czego chce w życiu, to zostać najsilniejszym zjantropem, jaki kiedykolwiek istniał. Aby to osiągnąć, przechodzi przez wiele eksperymentów Tylona, które mają na celu wzmocnić jego ciało. Po tym, jak udowadnia, że jest najlepszy, pokonując wszystkich swoich przeciwników, jego ciało zaczyna się rozpuszczać z powodu tego, jak niestabilne stało się jego ciało w wyniku wcześniejszych eksperymentów. Nie może zrobić nic poza cierpieniem w agonii. Gdy topi się w kałuży gnijących części ciała, naukowcy nagrywają to wydarzenie i wykorzystują dane do późniejszych eksperymentów. No i oczywiście postać niegrywalna, ale która występuje w grze, także co nieco coś tam sobie o niej opowiem. Uriko została porwana przez Tylona jako dziecko i wykorzystana w eksperymencie, który miał na celu stworzenie superbestii żołnierza. Została poddana praniu mózgu i przekształcona w ciało kobiety, które przechowywało moc syntetycznej transformacji, znanej jako Werehimera. Podczas prania mózgu została zmuszona do walki ze swoją matką i przyjaciółką Alice, której pomogła uciec z Tylonu. Także postaci trochę jest. Jest różnorodność, także dla mnie to jest spoko. Z takich ciekawostek chciałbym jeszcze dodać, że w ilustracjach, dodamy to jako taką rzecz bonusową, mamy takie ilustracje, gdzie widzimy, że twórcy pokazali nam, czy też zaprezentowali postać pewnego dżentelmena, który prawdopodobnie zmieniałby się w jakiegoś byka, podejrzewam, że wiecie, był to po prostu jakiś pomysł na bohatera. Niestety on nie przeszedł, co nie zmienia faktu, że i tak dalej uważam, że roster jest różnorodny. Jeżeli chodzi o tryby gry, w grze nie mamy jakichś, wiecie, różnorodności, mega specjalnych trybów, raczej są to tryby klasyczne, które sobie teraz w tym momencie omówimy. Arcade Mode. Pokonaj 8 przeciwników plus 9 Uriko. Na samym końcu odblokowujemy cutscenkę w postaci obrazków z napisami, gdzie możemy się dowiedzieć co nieco o postaci, o fabule. Także wiecie, jest to taki klasyczny tryb, jeżeli chodzi o bijatyki. Generalnie Uriko nie jest jakimś wymagającym bossem, ale nie dosyć, że ta bździąchwa jest w swoim, nazwijmy to, w takim prime, to ma dla nas przyszykowaną niespodziankę w postaci swojej mega bestii. Plus do tego sceneria, kiedy się zmienia właśnie w tą ów bestię. Coś pięknego, coś pięknego. Dalej mamy tryb versus, gdzie możemy z kumplem czy też z koleżanką w trybie kanapowym ponawalać się naszymi ludzikami. Także jest to również tryb klasyczny, jeżeli chodzi oczywiście o bijatyczki. Dalej mamy coś takiego, taką zakładkę jak Extra, gdzie mamy również klasyczne tryby, jeżeli chodzi o bijatyki, czyli Time Attack, przejdź na podstawowych ustawieniach gry jak najszybciej, w jak najszybszym czasie i wtedy możemy się zapisać na listę. Wiecie o co chodzi, nie? Trzeba się troszeczkę pofleksować, że przeszliśmy jak najszybciej giereczkę. Wróć do grywka. Zauważyłem, że w trybie Time Attack mamy nieograniczony czas. Pierdoła, bo pierdoła, ale wolę o tym wspomnieć. Następnie jest to Survival, czyli na jednym pasku zdrowia pokonaj jak największą ilość przeciwników. Jest to oczywiście również klasyczny trybik, jeżeli chodzi oczywiście o fightery. I ostatni tryb klasyczny, jeżeli chodzi o bijatyki, mianowicie tryb Practice, w którym możemy sobie poćwiczyć daną postać, zobaczyć mniej więcej jak wygląda. Tylko właśnie jest jeden minus, jeżeli chodzi o samą grę. Brakuje mi tutaj czegoś takiego jak Command List, czyli podejrzenia sobie wszelakich kombinacji, ciosów itd. itd. Jeżeli czegokolwiek chcemy się nauczyć, no to będziemy musieli poszperać troszeczkę w internecie, ale fakt faktem jakoś dużo ruchów w samej grze nie ma, także no nie ma aż takiego dużego bólu, ale no jednak uważam, że coś takiego jak Command List powinno pojawić się w każdym fighterze. Następnym trybem jest coś takiego jak Watch, czyli możemy sobie oglądać pojedynki komputer versus komputer. Co ciekawe, też w tym trybie możemy zmieniać kamerę, także pierdoła, ale cieszy. No i kolejny tryb, też możemy sobie to nazwać jako taka zakładka, czyli Records, gdzie możemy podglądać sobie nasze rekordy, które oczywiście mamy na celu pobijać, tak? Jeżeli chodzi o klawiszologię, gra nie jest jakoś mega skomplikowana. Posiadamy 3 klawisze odpowiedzialne za ataki. Po kolei. Krzyżyk są to kopy. Kwadrat są to oczywiście piąchy. No i kółeczko, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, czyli zamiana w bestię. Oczywiście po przemianie w bestię, kiedy wciśniemy kółko, mamy dodatkowy atak. Z kolei, kiedy bestia jest niedostępna, bo tak, można ją tak jakby powstrzymać, wyłączyć, że tak to sobie nazwę, wtedy ataki pod kółkiem są po prostu niedostępne. Na szybko jeszcze omówmy sobie bardzo rzecz istotną, a raczej rzeczy istotne. Mianowicie, ten długi żółty pasek jest to oczywiście nasz aktualny stan zdrowia. Po otrzymaniu obrażeń, jak widzicie, pasek się zmniejsza, ale mamy taki ciupeńki skrawek białego paseczka. Kiedy się zamienimy w bestię, Wtedy jesteśmy w stanie odzyskać tak jakby część tego właśnie utraconego zdrowia, czyli ten biały paseczek. Pod paskiem zdrowia mamy oczywiście wskaźnik bestii. Kiedy świeci się on na kolorowo, znaczy, że jest aktywny i przedstawia jego aktualny stan. Kiedy się świeci na pomarańczowo, znaczy, że jest aktywny i przedstawia aktualną ilość zdrowia bestii. Bo tak, tutaj tak jakby bestia nie jest na stałe, tylko ma tak jakby swoje życie. Mam nadzieję, że łapiecie, o co chodzi. Stan niebieski oznacza, że bestia jest nieaktywna, nie możemy jej włączyć, uruchomić. Oczywiście, żeby napełniać paseczek bestii, no to albo musimy atakować, albo po prostu musimy przyjmować na siebie ciosy, czy też po prostu się bronić. Warto też wspomnieć, że kiedy oczywiście bestię mamy włączoną, no to ten nasz wskaźnik zdrowia nie jest w stanie się powiększyć poprzez wykonywane ataki. Pod przyciskiem trójkąta kryje się taka specjalna umiejętność, którą co ciekawe w głównym menu możemy wyłączyć. Nazywa się to Beast Rave. Co to nam to daje? Fajną poświatę, niczym Super Saiyan, dodatkową prędkość i w zasadzie tyle. Nie no, kiedy oczywiście jeszcze mamy ten tryb, a nasz przeciwnik cały czas blokuje, a my go napieramy. Jak widzicie, jakiś minimalny damage zadajemy. A, no i oczywiście zżera nam to życie naszej bestii. Warto też wspomnieć, że krzyżyk plus kwadrat są to oczywiście rzuty. Również napomknę, że w ludzkiej formie mamy taki rzut, z kolei kiedy jesteśmy w formie bestii, ten rzut już wygląda troszeczkę inaczej. No i jako, że jest to bijatyka, omówmy sobie też, jak mniej więcej postacie mogą się poruszać, jako że jest to bijatyka 3D. Fakt faktem, typowo stricte sidestepów, czyli wiecie, dwa razy tapnięcie w górę czy też w dół, nie posiadamy, ale możemy wykonać właśnie takiego sidestepa w postaci obrony, więc teoretycznie można powiedzieć, że ten sidestep poniekąd jest, czyli te głębie. Tak to standardowo, możemy skakać do góry, kucać, skakać do przodu, skakać do tyłu i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj też jedna ciekawa rzecz, mianowicie kiedy wciśniemy strzałeczkę na dół i ją wciśniemy jeszcze raz, nasza postać można powiedzieć, że w pewien sposób się kładzie, co daje nam możliwość unikania highów, midów, no i też oczywiście przeróżnych nowych ataków. Jeżeli chodzi o muzykę, no to mamy tutaj takie brzmienia rockowe, metalowe, całkiem fajnie wkomponowuje się to właśnie w ten klimat tych naszych zeentropów, bestie. Naprawdę mega oddaje to taki klimacik, kiedy prywatnie słucham sobie właśnie soundtracku z Bloody Roar, naprawdę wspomnienia wracają. Rzućmy sobie teraz tak na szybko kilka ciekawostek a propos samej serii Bloody Roar. Yugo jest grywalną postacią w crossoverowej bijatyczce Dreamy Mix TV World Fighters, wydanej w Japonii 18 grudnia 2003 roku. Jest to taki troszeczkę smash, tak to sobie nazwijmy. W japońskiej wersji skóra Grega była znacznie bardziej opalona, można powiedzieć, że był ciemnoskóry, jednak jego skóra została zmieniona na kaukaską. Generalnie, jeżeli chodzi o wersję japońską, troszeczkę się różni, to znaczy w skrócie. Mamy inne portrety postaci, plus ten wcześniej wymieniony Greg, no i to, że niektóre postacie mówią po japońsku, a nie po angielsku, co daje taki ciekawszy klimat. Kiedy Greg zostanie uderzony mocniejszym ciosem, jego kapelusz spada i pozostaje on na planszy. Jest to pierdoła, ale ja uwielbiam takie bajery, uwielbiam takie pierdoły właśnie. Z takich pierdół dodatkowych też mamy tak jakby wyglądy niestandardowe postaci. Mianowicie gigantyczne postacie, mięsiste ramiona, wielkie głowy, czy też tryb dzieci. I tak, możemy grać sobie właśnie postacią z wielkim łbem, możemy grać postacią z wielkimi ramionami, czy też po prostu małym takim Weźmy sobie tutaj longa jako przykład, czyli taki, wiecie, chibi long. Generalnie, na logikę, jeżeli gramy mniejszą postacią, no to wiadomo, haje na nas teoretycznie nie działają. Wiadomo, też po ukończeniu trybu arcade na poziomie 4. lub też wyższym, tak, tutaj nie mamy stricte, wiecie, easy, normal, hard, tylko raczej ten poziom jest przedstawiony jako cyferka. Można odblokować chociażby większą arenę, odzyskiwanie życia. Zresztą większość takich rzeczy możemy sobie ustawić w opcjach, także fajna pierdoła, która na pewno urozmaici wam troszeczkę grę. Z takich też pierdół dodatkowych możemy grać Alice, można powiedzieć, że teoretycznie w stroju, wiecie, czarodziejek z Księżyca. Patent polega na tym, że musimy pokonać wszystkich 8 wojowników w trybie Time Attack poniżej 10 minut, aby właśnie odblokować ten strój. Tak, wiem, pierdoły, ale uwierzcie mi, że takie pierdoły właśnie tworzą zajebisty tytuł, którym jest Bloody Roar 1. Podsumowanie. Dla mnie jest to bardzo nostalgiczna gra na PlayStation 1. Mega wiele godzin spędziłem przy tym tytule. Za dzieciaka też pamiętam, że kiedy ziomeczki do mnie wbijali, troszeczkę pograliśmy sobie w tego Bloody Roara. Potem wychodziliśmy na dwór i tylko wszyscy się tłukliśmy na lewo i prawo, krzycząc, że ja jestem Long, ten jest na przykład Gado i tak dalej, i tak dalej. Mega wspomnienia. Z ciekawszych rzeczy, nawet mogę powiedzieć, że życiowych, kiedy zobaczyłem portret Longa, stwierdziłem, że chcę zapuścić włosy i właśnie przez tą postać zacząłem zapuszczać włosy. Taka pierdoła, ale powiem ją jako taka ciekawostka. Generalnie, jeżeli istnieje jakakolwiek możliwość, jest szansa na wyprodukowanie remastera, reboota, cokolwiek. Z tego, co mówiłem wcześniej, Konami posiada prawa do właśnie tego tytułu. Serio, Konami, zróbcie coś z tym tytułem, przywróćcie go do życia. Naprawdę ten tytuł mega by się przyjął w dzisiejszych czasach. Troszeczkę urozmaicić gierkę, poprawić silnik i byłaby petarda, perełka. Przecież ten motyw zamieniania się w bestię to jest jakaś rakieta, to jest petarda. Ludzie, kurde, no musicie zagrać w ten tytuł, naprawdę. Tak więc to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o omówienie tego właśnie tytułu, tej rakiety na PSX-a. Mam nadzieję, że taki materiał omawiający bijatyczki wam się podoba. Myślę, że będą one pojawiać się częściej. Dajcie znać, czy znacie ten tytuł, czy może zachęciłem was w jakiś sposób do odświeżenia, zapoznania się właśnie z tą oto szpilą. Ja byłem Nero i standardowo ode mnie miłego dzionka, czy też wieczoru. Ja byłem Nero, to była Bloody Roar 1. Na razie, cześć i yo!